pozwalając już sobie na spotkanie ze sobą, zamknij łagodnie oczy i przenieś uwagę do swojego wnętrza. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Przenieś uwagę do swojego oddechu. Postaraj się przez chwilę z nim skontaktować. Gdzie czujesz oddech najbardziej? Wdech, wydech. Początek i koniec. Wdech, wydech. Koniec i początek. Coś się kończy, żeby mogło zacząć się coś nowego. I obserwując swój oddech, połącz się z naszą wspólną intencją na dzisiejsze spotkanie. Rytuał przejścia, pożegnanie starego, docenienie siebie, spojrzenie na siebie z perspektywy minionego roku. Koniec i początek, wdech i wydech. Jeśli masz ochotę, to możesz teraz przywołać swoją osobistą intencję na nasze dzisiejsze spotkanie. I kiedy będziesz gotowa, weź kolejny wdech i z wydechem poczuj, jak dajesz się prowadzić, jak twoje ciało odpuszcza napięcia, jak oddech się wydłuża, rozluźnia i wraz z oddechem rozluźniasz się i relaksujesz ty sama. Wdech i rozluźniający wydech. A teraz przenieś się na swojej osobistej linii czasu o rok. Wybierz jakiś moment rok temu, tak żebyś mogła siebie zobaczyć i poczuć całą tę sytuację. Ty rok temu, gdzie jesteś? Co robisz? Jaki obraz ci się pokazał? Zobacz, poczuj, jak to było, jak to wyglądało, jak ty wyglądałaś, jak się czułaś w tamtym momencie rok temu. Dopuść wszystkie bodźce, wszystkie myśli, sytuacje, które przychodzą do twojej głowy. Poczuj to wszystko w ciele. I kiedy masz już ten moment siebie, rok temu, pozwól, żeby przychodziły do ciebie jak obrazy, jak takie klatki na filmie, twoje momenty, twoje sukcesy, twoje wydarzenia z minionego roku. Niech przeskakują jak klatki na filmie. Dopuszczaj wszystko, wszystkie wydarzenia, wszystkie sytuacje i myśli. Niech płyną obrazy z minionego roku. Niech płyną. Nie zatrzymuj ich. Zobacz to wszystko, niech to wszystko płynie, niech ci się pokaże. Jesteś sobą sprzed roku. Jesteś tamtą kobietą sprzed roku. To wszystko do ciebie płynie. Każdy mały sukces, każde zwycięstwo, każda porażka.
każde wydarzenie, każdy smutek, każde rozstanie, wszystko, co się wydarzyło. Zobacz. Jesteś sobą sprzed roku. Płyną obrazy, które wydarzyły się przez cały miniony rok. Jak się czujesz, kiedy widzisz te obrazy? Kiedy patrzysz na siebie dzisiaj, na to wszystko, co się wydarzyło z perspektywy tamtej osoby, którą byłaś rok temu? Jak się czujesz? Czy czujesz satysfakcję? Czy czujesz spełnienie, radość? Czy możesz siebie docenić za to wszystko? Czy możesz powiedzieć sobie: wow, to był rok. Wow, ile się wydarzyło, ile zrobiłam. Niesamowite. Czy możesz docenić siebie, patrząc na swój rok z perspektywy siebie sprzed roku? A teraz spójrz oczami tamtej siebie sprzed roku, z tamtego momentu, w którym byłaś rok temu, na siebie dzisiaj. Kogo widzisz? Jaka kobieta pokazała się twoim oczom? Co chcesz powiedzieć sobie oczami tamtej siebie z przeszłości? Co chcesz dzisiaj sobie powiedzieć po tej całej drodze, po tym roku sukcesów, porażek, zwycięstw, rozczarowań, radości i rozstań? Co chcesz sobie powiedzieć? I powiedz to sobie. Jeśli to jest wspierające, możesz to sobie powiedzieć, trzymając rękę na sercu, uśmiechając się do siebie, przytulając siebie. Zrób to, co czujesz. Co sobie powiesz? Co chcesz sobie jeszcze powiedzieć? I pomału, zbliżając się do końca dzisiejszego spotkania, podziękuj sobie za ten cały rok. Podziękuj sobie za wszystko. Podziękuj sobie za dzisiejsze spotkanie. To jest spotkanie ciebie z tobą. Doceń siebie i z życzliwością podejdź do tego wszystkiego, co nie udało się zrealizować, co nie wyszło. Być może możesz popatrzeć na to jak na lekcję, jak na doświadczenie. Z otwartością, z życzliwością, z radością, z docenieniem siebie. Kiedy będziesz gotowa, skłoń głowę przed swoim sercem i zacznij poruszać swoim ciałem. Na samym końcu, kiedy ucichnie muzyka, otwórz oczy.